Państwu. Witam gorąco, serdecznie. Jesteście tutaj? Super, ale was dużo. Kochani, wielkie emocje, wielka radość z tego, co się wydarzyło, z tego zwycięstwa, ale coś, co jest niesamowite, to jest was. Energia, która płynie od kibiców, jest naprawdę wyjątkowa. Za to chciałem wam podziękować, bo zaraz będę chłopakom dziękował w waszym imieniu, w imieniu mieszkańców, ale wam chciałem podziękować za wyjątkowo wspaniały doping, za to, że atmosfera na stadionie jest niesamowita. Ktoś, kto nie był, ktoś, kto nie czuł tej atmosfery, nie może powiedzieć nic o żużlu. Wciągnęło mnie to niesamowicie. Ostatni mecz spędziłem w młynie z kibicami. Było naprawdę świetnie i mam nadzieję, że na stałe znajdzie się tam kawałek miejsca dla mnie. To jak? Jesteście gotowi? Czy panowie gotowi, żużlowcy? Gotowi. Uwaga. Gotowi. Uwaga. A wy gotowi jesteście, Halo Koszu? Ale jeszcze słuchajcie, jeszcze raz głośno, głośno robimy hałas, żeby was usłyszeli, żeby już wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy za chwilę pojawią się na scenie i kiedy usłyszą od was owacje. Jeszcze oczywiście owacje będą z tuszem muzycznym, bo już muzycy z zespołu Cocktail Boys prawie gotowi, drodzy państwo. Już za chwilę nadchodzi ten moment, kiedy na tej scenie staną bohaterowie sezonu PGE Ekstraligi 2016. Chcecie iść? Są w dobrej formie, między innymi ten, który jeszcze wczoraj fantastycznie śmigał w Toruniu. No dobra, ale okay. Spokojnie. Spokojnie. Co, zaczynamy? Uwaga, uwaga, jako pierwszy! Jako pierwszy! Adrian! I brawa! Jako drugi! Bartosz! No i trzeci zawodnik z Tajgorzów to jest... No, kolego, trzeci. Ja teraz? No, oczywiście. A ciekawe, czy to zostawię tą drugą część. Mikiel Jebsen! W związku z tym, że ja jestem na tej scenie, jeśli chodzi o prowadzących najmłodszy, to teraz trochę starszy kolega. Panie i panowie, jest również z nami fantastyczny zawodnik, Przemysław Awicki! Zapraszamy! No to teraz wychodzi, że ten najstarszy z prowadzących. Ale młody duchem zawsze. Tak jest. Matej! Zapraszamy! No i kolejny z zawodników, a jest to KK, czyli Krzysztof! Przesympatyczny człowiek. W konkursie pani powiedziała, że bardzo kibicuje temu człowiekowi. Zresztą chyba wiele panie mu kibicuje. Panie i panowie, Nils Christian! Iversen!
i oczywiście teraz... Czas na dyrygenta, jakże ważną postać, która sięgnęła po złoto. Człowiek znany państwu Stanisław Chomski! Zapraszamy! I drugi trener, czyli Piotr! Wiecie, jakim sportem jest żużel? Jest to sport kontuzjogenny. Nigdy nie życzymy tego żużlowcom i chcemy, aby cały sezon byli w świetnej formie. A o tą formę, kiedy już coś się stanie albo coś pobolewa, dba nie kto inny jak Jerzy Buczak! I oczywiście klub to zawodnicy, ale to też zarząd, który wszystkim rządzi. Jest to na czele z prezesem Ireneuszem Maciejem Zborą, Przemysław Buszkiewicz i Cezary Korniejczuk. Zapraszamy na scenę, brawa! Wielkie brawa! Jeszcze jeden prezencik, dobrze? Jeszcze kwiaty! Kwiaty są... Adrian jest starszy, czy Bartek jest starszy? Młodszy. No to od najmłodszego. Adrianku, krótko oddaję mikrofon. Jak, powiedzmy, króciutko w słowach wspomnisz swoją karierę juniorską, bo się zakończyła praktycznie. Witam wszystkich. Na pewno był wspaniały okres w moim życiu i tak dalej. Ale mam nadzieję, że jeszcze gorzej będę startował, bo... Czekajcie, prosimy trochę, tam już szukamy, głośniej. Wychowałem się tutaj w Gorzowie i chciałbym tutaj zostać, ale zobaczymy, jak to będzie. Będę się starał i ciężko pracował do tego, żeby tutaj zostać. Ale ja cyfrę! Ja się rozumiem. Mamy postać, która wczoraj rzeczywiście przysporzyła nam mnóstwo emocji. Bartek, bardzo ważne pytanie. Co mamy? Możesz, można. No teraz, przepraszam, ja ciszej będę mówił, bo ja głośniej, dobrze, a on... No właśnie. Co mamy słychać? Wszystko w porządku, dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim tutaj zgromadzonym. Bartek, jeszcze oczywiście oszołomiony tym, co się wczoraj wydarzyło. O której przyjechałeś dzisiaj? Jak to wyglądało, ten transport twój z Torunia? Pół do czwartej dotarłem. O, to niektórzy na bulwarze cię witali jeszcze. Bartek! Bartek, jak to było wczoraj? Bo najpierw powiedzmy o tym, co się wczoraj działo, o te emocje, chciałbym zapytać, które wczoraj nam wszystkim towarzyszyły. Wam na pewno również, w boksie również. Jak to wyglądało? No, emocje były na pewno do końca spore, lecz po dwóch pierwszych biegach nie było mi zbytnio do śmiechu. Już zażartowałem do brata, że chyba szybko będę się kąpać, ale w miarę szybko się ogarnęliśmy i zdobyłem jakieś tam cenne punkty, które dały mi awans do półfinału, potem do finału, a co najważniejsze do klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, co dalej będzie.
No właśnie, co będzie dalej? My już wiemy, no. Jak jest z wami? Jak wy się przygotowujecie właśnie do kolejnych zawodów, jakże ważnych? No tak, no do Grand Prix w Australii mam jeszcze 3 tygodnie. Na pewno to będzie jeden z pracowitych tygodni w tym roku, ponieważ będziemy chcieli zrobić wspólnie z teamem wszystko, żeby było jak najlepiej, lecz nic na siłę, ja nic nie muszę. W tym roku moje marzenie było być w pierwszej 8. Jestem na dzień dzisiejszy na 4, więc myślę, że i tak jakiejś tam tragedii nie ma, a... Będę robił co moje mocy, żeby pojechać jak najlepiej dla siebie i dla was. Powiedz mi, powiedzieliśmy i gazety pokazywały to telewizję, jak to wyglądało u nas po meczu. Jak wyglądało to u ciebie po naszym meczu tutaj, jak już zdobyliśmy złoto? Strać coś, tego od kuchni, no. No nie balowałem, bo nie było kiedy, bo musiałem się szykować do Torunia, no. Więc nie ma czasu na takie rzeczy. Kiedy? Prezes, kiedy? Wkrótce, okej. No dobrze, Bartek, okej. Bartek Zmarzlik, panie i panowie! Bitte Liebsten Jensen. Przesympatyczny człowiek. Zresztą po polsku już nawet trochę mówi. Przywitać się na pewno potrafi. Dzień dobry. Next, please. Mikael, what magic powder have you used in the second leg of the playoff final? Yeah, I just tried to believe myself and I know I can ride a bike, but I haven't been the best season, so I didn't really trust myself and these things. And yeah, it was good with a few points in the final here in Gorsuf and with a good meeting yesterday in Toronto, so yeah. Powiedział, że ten sezon zalicza raczej do ciężkich, tak naprawdę nie wierzył sam w siebie przez to, co działo się z jego motocyklami, ale końcówka sezonu, z której jest zadowolony, to mecze finałowe oraz wczorajsze zawody w Toruniu. Mikael Jebsen-Jensen, brawo! Ja bym chciał... Kto Przemkowi zada pytania, Paweł? Ja mam tylko jedno pytanie do Przemka. Przemek? Zostajesz? Lubicie Przemka? To jakie pytanie zadamy? Zostajesz? Czy brata ściągniesz? Zapytajmy prezesa. Zapytajmy prezesa, a jeszcze zadam bardziej głębiące pytanie. A fajnie by było jeździć z bratem w jednej drużynie? Dzień dobry w ogóle wszystkim. Z bratem zawsze chciałem startować razem i to były nasze marzenia, odkąd wsiadaliśmy pierwszy raz na motocykl i pierwsze kroki stawialiśmy, mówiliśmy sobie, że będziemy jeździć w parze i będziemy zdobywać jak najwięcej punktów i myślę, że to jest chyba marzenie większości braci, którzy uprawiają jakiś sport, trenując go razem. No ale no, weszliśmy na poziom profesjonalny i czasami tak bywa jak bywa, w tym roku musieliśmy jeździć osobno, a zobaczymy, co nam czas przyniesie. Przemysław Pawlicki! No, jak jest? Pana prezesa pomęczysz? Może Krzychu jeszcze, Krzychu coś powie. Jak sobie, właśnie przypomniałem sobie, że kiedyś tutaj z kumplami z Staszyńca jeździliśmy na żużlu, tak? Też na rowerach. Ja miałem taki mały rower, na Wigry jeździłem i moja maszyna była cudowna. Pytanie do Krzyśka, czy Krzychu w ogóle... Krzysztof, mam do ciebie pytanie, czy też kiedyś bawiłeś się w żużel, ale na rowerze? Dobry państwu. No, ja tam od początku musiałem jeździć, bo tata jeździ 20 lat, więc gdy byliśmy młodzi, to od początku jeździliśmy na rowerach, później motorynki, później Simpson i tak po kolei, więc gdy miałem 12 lat, już byłem jego mechanikiem, gdy startował w Rowiczu i no już praktycznie jestem 20 lat w tym speedwayu. No ale tak jak tutaj chłopacy wspomnieli, no na pewno udany sezon dla wszystkich z nas. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom, bo jestem w Gorzowie 5. rok i jeszcze będę w przyszłym sezonie startował, więc bardzo, bardzo ważny był dla mnie też zeszły rok, bo dużo się nauczyłem i zostaliście z nami. Stadiony były tak samo pełne, jak gdy zdobywamy dzisiaj Mistrza Polski, więc ja zawsze sobie cenię, że każdy, kto jest z nami, gdy nam nie idzie, jest z nami, gdy idzie, to jest bardzo ważne i dziękuję wam bardzo za to.
Hej, Krzysztof Kasprzak! Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo do mnie raz już tak zastanawiałem się, siedząc na trybunach. Czy wy słyszycie doping? No bo jest głośno, tak? Maszyna, kask. Wy słyszycie ten doping? Dociera to do was jakkolwiek? Tak, na pewno słyszymy. No tutaj... Ja nawet teraz zauważyłem w biegu 15 w Gorzowie, tak kątem oka, że cały stadion stał i to na pewno też mi dużo dało, żeby wyprzedzić Waculika jak najszybciej i... Dzięki Krzysztof, dziękuję, biegnie. No, przed nami Matej. Matej, że... To ja? To ja. Oczywiście. To ja tym razem. Matej, pytanie proste, fajne. Jak się mieszka w Gorzowie? Dzień dobry. Bardzo dobrze się mieszka tu w Gorzowie. Kilka lat już jestem tu, także coraz lepiej się czuję. Powiedz Matej, ja mam jeszcze pytanie, bo państwo wiedzą, że Matej jest również żołnierzem. Wiedzą państwo. Realizujesz, lubisz to? Lubię, to jest dobry porządek życiowy, a dobra kultura, tam dużo się nauczą, także... Trochę żałam do tego, że młodych chłopaków, chociaż na pół roku nie ściągałem tam, żeby trochę no, szacunku złapali. A co będzie, to zobaczymy, nie? Ale to jest takie moje zdanie, tak? Ale dzisiaj rozmawiałem o innych rzeczach. Chciałem tylko powiedzieć, że Krzychu wspominał wcześniej was, a ja powiem tak, bez was by nie było nas, także dziękuję bardzo. Matej! Zróbcie hałas! Liz, how crucial is to have such a great junior in team as Bartosz Zmarzlik? Sorry? How crucial is to have such a great junior in team as Bartosz Zmarzlik? Very crucial, you can see that. That's why we are champions. Do you like to ride in Gorzów? How long you ride in Gorzów? I don't remember now. Since 2011, so... Since 2011, 5 years in Gorzów. Six! 6 years in Gorzów. Do you want to stay in Gorzów? Time will tell. We will see. So, yes or not, maybe? It's supposed to be a secret. Okay. Nils Christian! To może trochę przetłumacz państwu. Ale to chyba zrozumiałem było, prawda, czy nie? Spytałem Nilsa, jak długo jeździ w Gorzowie, no bo już właściwie można powiedzieć, że Nils jest taki nasz, prawda? Powiedział, że jeździ 6 lat w Gorzowie, spytałem go, czy chciałby zostać. Nie powiedział nie, nie powiedział tak, powiedział może. I na koniec powiedział, no to chyba powinno być sekretem. A chcą państwo, żeby Nils został w Gorzowie? Ale coś jeszcze powiedział o Bartku też. Spytałem, jak to jest, kiedy jeździ się z tak fajnym, mieć tak dobrego juniora, jak Bartek Zmarzlik w drużynie. Czy to dodaje siły? Czy to dodaje mocy? Oczywiście, że dodaje, tak powiedział właśnie Nils Christian Iversen. Brawo! Trenerze, jak to jest zdobyć złoty medal drużynowych mistrzostw Polski na żużlu? Witam państwa serdecznie. Poklaski, poklaski, moi drodzy. Witam mistrzów Polski, bo dla mnie jesteście mistrzami Polski w motywacji, którą tutaj wspólnie z Julią próbowaliśmy zaszczepić w naszym zespole, ale tylu, ilu was dopingowało, tyle było motywacji, dlatego jest ten wynik i wy jesteście mistrzami Polski w tym. A jak to się zdobywa? Po prostu trzeba szybko jeździć. Chłopacy bardzo szybko jeździli, zwłaszcza w końcówce sezonu. Nie było zwątpienia, była ciągle wiara w wynik, dobra relacja wewnątrz drużyny i to dało efekt. Panie trenerze, proszę powiedzieć, z kim są największe problemy, jeśli chodzi o zawodników? Strasznie coś odkryli. Tak jak w rodzinie, jeżeli różne dzieci mamy, o różnych pasjach, różnych temperamentach, tak samo tutaj. Tu jest 7 twardzieli zdeterminowanych, wiedzących, co chcą osiągnąć w żużlu. I czasami to wrze, ale tak wrze, że zawsze oliwa zawsze jest sprawiedliwa i wypływa na wierzch. Nie jest łatwo, ale
potrafię się dogadać w konkretnych tematach. W żużlu nie można wbijać bawełnę, nie można sobie postać, odpocząć, bo za daleko odjadą. Także te sprawy, które czasami gdzieś są dla oka może nieładne, wewnątrz teamu w odpowiednim czasie rozwiązujemy. Kto się najczęściej spóźnia na trening, na przykład, na spotkanie? Zawsze ostatni przychodzi i schodzi kapitan. Dziękujemy, Stanisław Chomski! Ale było takie jeszcze, pomyślałem sobie po zdobyciu medalu, było tak cholera jasna w końcu, ja pierdziu, tak było rzeczywiście. Było, no dobrze. Było. Dobra. Gratulujemy jeszcze raz. I teraz Piotr! Oddaję mikrofon. Ja jeszcze powiem, że ja pamiętam, jak Piotrek śmigał mnie jeszcze, no ja byłem taki, sięgałem mu tutaj wtedy do pasa, ale już chodziłem, no i krzyczeliśmy. Piotrek Panów, brawo jeszcze raz! Witam serdecznie. Piotrek, opowiadaj, no jak emocje, jak to jest z tobą? Ze mną jest wspaniale, dobrze. Ja przeżyłem takie coś 2 lata temu z chłopakami, w tym roku również i jestem zafascynowany, ponieważ no cały czas drużyna praktycznie nie schodzi z pudła, jest cały czas na szczycie tej Ekstraligi Polskiej i dzięki wam, kibicom, dzięki zarządowi, dzięki sponsorom, ta drużyna myślę, że będzie, a głównym sponsorem też jest miasto pod dyrekcją, batutą prezydenta Wójcickiego, także no dziękuję mu bardzo. No, wspaniałe uczucie. Każdy, kto to przeżył, to wie, że to jest coś niebywałego i każdy chce to przeżywać kolejny raz. Będziemy się cieszyć pewnie przez jakiś czas, będziemy spotykać się z kibicami, będziemy wędrować po różnych miastach, ale z pewnością zarząd już będzie myślał nad tym, aby zebrać budżet na przyszły rok i budować drużynę, aby osiągnąć podobny wynik. Dziękuję bardzo. Piotrek Galu, Piotrek, jeszcze mam pytanie, czy tobie się zdarza jeszcze śmigać na motocyklu? Zdarza mi się śmigać, jeszcze sobie trenuję na jednym kole, trzymam gaz, jak jest twardy tor, nie ma problemu żadnego. Tak trzeba, dziękuję pięknie jeszcze raz. Piotrek Balu! Fizjoterapeuta i Jerzy Wuczak. Drodzy Państwo, tego pana może nie widać tak bezpośrednio zawsze na meczach, na pojedynkach. Ale kto ogląda piłkę ręczną? To również wie, że ten pan jest bardzo dobrym fizjoterapeutą. Panie Jurko, ja mam pytanie. Ręce, które leczą. O. Ręce, które leczą, tak. Czy to jest... Czy żużel jest takim sportem, gdzie naprawdę bardzo ciężko przygotować zawodników? Jak to wygląda od strony właśnie przygotowania tego zdrowotnego? Dzień dobry Państwu. No, z racji swojej profesji no, miło mi pracować w takim zespole jak tutaj mistrzowie polscy. I ja zawsze mówię, że ten sport pracuje również z kadrą olimpijską piłkarzy ręcznych. W związku z tym zawsze porównuję te dwie drużyny, mianowicie żużlowców i piłkarzy ręcznych. I jeden wspólny mianownik jest, mianowicie tu są gladiatorzy i tam są gladiatorzy. Zawodnicy niesamowicie twardzi, odporni na ból, nie pękają. Dlatego bardzo miło pracować w takim zespole, gdzie coś się dzieje i efekty, mimo że no, urazów jest bardzo dużo, to efekty pracy no, są... Człowiek się cieszy, jak pomoże, prawda? Także no, cieszę się, że w takiej drużynie pracuję i mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wiele urazów, tak jak w tym roku no, obeszło się bez większych jakichś kontuzji. Pewnie, że to jest dyscyplina, gdzie zawsze coś szczyka, pika, że tam gdzieś coś, no, ktoś skręcony, tam jakiś krwiak, no ale to się jakoś tam wyprowadza. Cieszę się jeszcze raz, gratuluję zespołowi, gratuluję kibicom za to, że naprawdę miło patrzeć, jak na trybunach było pełno ludzi. Że pan Jurek, dopóki kość nie wyjdzie przez skórę, to postawi każdego żużlowca na nogi i będzie jechał. Zawsze, to takie było zawsze określenie, ja mówię, piłkarze ręczni, to tam też wiecie, doskonale oglądaliście, byłem na igrzyskach, to pewnie igrzyska oglądaliście mistrzostwa Europy, świata, to zawsze tym chłopakom, to już tak żartobliwie, bo bracia jureccy to są no, zapaleni żużlowcy, jak kiedy jesteśmy na kadrze, to nie rozmawiamy o piłce ręcznej, tylko o żużlu. Natomiast zawsze pytają, no jak tam jest u żużlowców. Ja mówię, że kontuzja u żużlowców jest wtedy, jak kość wyjdzie poza skórę. Oczywiście to jest żart. A on mówi, to jest niemożliwe. A ja mówię, tak, ale musi wyjść poza skórę kombinezonu, bo inaczej do ciebie nie przyjdą. Brawo, jeszcze potrzebujemy. Brawa, brawa. Pan prezes. Pan prezes. Oddaję mikrofon. Jankes.
Zadaj pytanie podchwytliwe. Ale widzę, że prezes przygotowany jest, chciałbym sobie podsumować choćby jednym porządnym zdaniem sezon. Dzień dobry, witam najlepszych kibiców Polsce. Podsumowując. Złoto smakuje pięknie, nawet jest nie pierwsze, nie drugie, nie trzecie, bo to jest świadomość tego, że jesteście najlepszym w tym przypadku w kraju. Wy jesteście po raz trzeci rzędu najlepszymi kibicami w Polsce. Tak, ja stoję przed strasznym dylematem. Mamy mistrzowską drużynę, Bartek z Adrianem skończyli wiek juniora. Wszyscy doskonale wiemy, że zmiany będą musiały być w drużynie. Chciałbym, żeby wszyscy zawodnicy zostali z nami na kolejny rok i wszyscy wiemy, że to nie jest możliwe. Ale spróbujemy. Dziękujemy pięknie. Jeszcze mamy taką niespodziankę. Mamy jeszcze tak, zapraszamy. Niespodziankę, zapraszamy. Takie małe upominki. Dzień dobry. Również browar Witnica chciałby się przyłączyć do gratulacji dla żużlowców, dla mistrzowskiej drużyny. Przygotowaliśmy taką małą niespodziankę od browaru Witnica. Jest to taki troszkę mniejszy puchar od tego, ale mamy nadzieję, że również dostarczy naszej drużynie troszkę przyjemności. Pozwolimy sobie teraz wręczyć ten upominek. Ale w środku jest, tak? Żeby nie było, że pokucha. Coś tam jest, niespodzianka jest w środku. Gratulujemy oczywiście. Wspaniali ludzie. Ja tak postaram się tu z boku stanąć, żeby nie zasłaniać, bo to jest ich święto, to są mistrzowie. Ale bardzo się cieszę, bo zawodnicy tego nie słyszeli. Zanim weszliście na scenę, to padły tutaj ciepłe słowa przewodniczącego Rady, pana Sebastiana Pieńkowskiego. Pan wiceprzewodniczący Jan Kaczanowski potwierdził, że zrobimy wszystko, żeby poziom finansowania żużla był na godnym poziomie, żeby mistrzowskim. Ta deklaracja faktycznie pada publicznie, więc będziemy przekonywać wszystkich nieprzekonanych. Jeszcze jest ich kilku w mieście, ale myślę, że damy radę ich przekonać. I proszę was o wsparcie. Wsparcie dla drużyny, dla tego, co się wokół stali dzieje, bo to jest niesamowite. To jest jedna wielka rodzina. I w takim familijnym klimacie naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite. To, jak kibice zachowują się na stadionie, jaka jest atmosfera, to naprawdę to przemawia nie tylko do zawodników, ale do wszystkich tych, którzy też decydują o tym, żeby żużel finansować. I z naszej strony taka deklaracja jest. Panie prezesie, drodzy zawodnicy, wielkie ukłony dla was, jesteście niesamowici. Gratuluję. Ja bym teraz poprosił zarówno żużlowców, przedstawicieli zarządu o podejście trochę bliżej do pucharu, do wspólnego zdjęcia. Nie tutaj, tak? To ja puchar przekażę. Ale trochę ciaśniej, jakbyśmy mogli stanąć, byłoby bardzo fajnie. Bliżej siebie zapraszamy. Wspólne pamiątkowe zdjęcie. No ale my też chyba staniemy. Prawda? Z mistrzami. Ja za perkusją. Oklaski jeszcze raz! Star Gorzów! 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 Jeszcze to, co na stadionie po biegu 15 wychodziło najlepiej kibicom z Gorzowa. Mistrz! Mistrz! Star Gorzów! Robimy hałas! I co mogę wam powiedzieć? Teraz przez jakiś czas zawodnicy będą do waszej dyspozycji z lewej strony sceny. Tam taka specjalna strefa do odebrania kilku autografów, dosłownie kilkunastu. Mam nadzieję, że wielu z państwa załapie się na te autografy. Dziękujemy bardzo, dziękujemy gorąco za ten medal i czekamy na więcej. Jeszcze raz wspaniały klub. Wspaniała drużyna, Star Gorzów! Dziękujemy pięknie i do kolejnego złota.
za kilka chwil. Brawo, zwrot!